Tak, mamy teraz co? Trzecią część. Tak, kolejna część. A więc dzisiaj tak, co sobie teraz opowiemy? Opowiemy sobie, dlaczego napadnięto na Polskę. Dlaczego Niemcy 1 września 1939 napadły na Polskę, a Rosja Radziecka, czyli Związek Radziecki, 17 września z drugiej strony. Oczywiście na ten temat napisano już masę książek. I ja tutaj nie będę nawet nic powtarzał, tylko powiem tą rzeczywistą przyczynę. Tą rzeczywistą przyczynę już powiedzieliśmy w poprzedniej części, gdzie buntownicy Nemroda wystawili sobie w Warszawie wieżę Babel. A więc oni w ten sposób chcą powiedzieć, że dają taki przekaz Bogu, że mamy taką władzę, wybudujemy wieżę, a więc wybudujemy jakiś rząd, taki powiedzmy światowy, że my tu będziemy rządzić i my, czyli Boga, pokonamy. W ten sposób. I teraz tak, żeby pokonać Boga, czy w jakiś sposób go poniżyć, to trzeba zlikwidować jego naród wybrany. Trzeba go zlikwidować. A więc teraz wszystkie metody są tutaj dozwolone. Palenie, mordowanie, rozstrzeliwanie i tak dalej. I to się zaczęło w sumie, tam walka z tym narodem wybranym, to już się zaczęło, jak mówiłem, przed 966. Już wtedy była powiedzmy, ta walka. To pierwszy ten element tej walki to był przyjęcie chrztu Polski. To był pierwszy, kiedy wersja narodu, wersja katolicyzmu, czyli to jest tak zwana wersja buntowników Neroda, sprzedana jako chrześcijaństwo, zostało to wprowadzone na ziemię polskie pod pretekstem tego, że to zostało jakby Polska przyjęła to chrześcijaństwo i w ten sposób już buntownicy Nemroda swój projekt jakby wpieli w ten teren. Oczywiście w części Rosji, czyli u tych wschodnich Lechitów, wprowadzono inny projekt, który się nazywa prawosławie. To już mamy tak. Teraz przelecimy już tutaj, zostawimy jakby tą lukę, bo tutaj można też opowiadać dalej, tutaj poszczególne lata i tak dalej, wieki, jak to wyglądało. I praktycznie w momencie 966 roku nastąpił początek końca Polski, czyli Imperium Lechitów. To był koniec. I praktycznie my znamy historię bardzo dobrze od 966 roku, ale jest to historia końca Imperium Lechitów. Ponieważ wprowadzano szpiegów, jeżeli można tak to nazwać, szpiegów, projekty. Projekty buntowników Nemroda, czyli Watykan, później mamy prawosławie, to są takie dwa projekty. Później mamy wprowadzenie już samych buntowników Nemroda za czasów Kazimierza Wielkiego albo wcześniej i tak dalej. I teraz tak, dojeżdżamy, tutaj jeszcze możemy tam dalej mówić, ale ja to jakby no, tutaj na tych Niemcach się skupimy. Wszystko to miało na celu likwidacja państwa polskiego i likwidacja narodu polskiego, likwidacja albo przejęcie władzy nad narodem polskim, czyli nad narodem Lechitów. W roku 1917, wybuchem rewolucji październikowej, wystrzałem z krążownika Aurora 7 października 1917 została rozpoczęta rewolucja bolszewicka, która była realizowana rękami i za pieniądze buntowników Nemroda. Stało się to 7 października w wiekopomną rocznicę aresztowania i likwidacji, przynajmniej częściowej, zakonu templariuszy. Zakon templariuszy był też zakonem buntowników Nemroda. A więc wszystko się tutaj jakby zgadza. Kiedy została władza carów,
usunięta, ale zwróćmy uwagę, że tutaj na jeden taki szczegół. Władza carów zostaje usunięta. Czy carowie mordowali Polaków? Nie, bo sami byli Polakami. To jest swój swojego nie będzie. To, że oni zajęli, zrobili rozbiory tutaj z tej części wschodniej Polski, zrobili później Królestwo Kongresowe, bardzo duże uprawnienia mieli, można było zachowywać herby i tak dalej. A więc Polacy nie byli fizycznie likwidowani za czasów carów. Natomiast kolejne popychano naród polski przez buntowników Nemroda do różnych powstań. Powstanie listopadowe i powstanie styczniowe. I za każdym z tych powstań był taki efekt, że władza carska ograniczała tą autonomię, aż spowodowała, że nie jest Królestwo Kongresowe, tylko kraj nadwiślański. Czyli w ten sposób wytarto jakby tutaj nazwę Polska, Polacy i tak dalej. Ale to było właśnie efektem tego, że wszystkie te powstania, one powodowały właśnie ograniczenie tych praw, które praktycznie, no, terenu nie masz, ale masz takie uprawnienia, możesz zachowywać język, nie masz problemu, nawet wojsko było. A więc do tego stopnia. Ale to, powiedzmy, no, państwo przestało istnieć, ale Polacy istnieli. No to, ale w roku 17, jak przyszli buntownicy Nemroda, zwani bolszewikami, to oni zlikwidowali carów i nie tak, i pierwszym swoim edyktem, takim morderczym edyktem, który powodował likwidację Polaków, to był rozkaz Jeżowa z 1937 roku, gdzie poza linią Kerzona, czyli to była ta granica Polski sprzed 1939 roku, wymordowano 111 tysięcy Polaków, a 266 tysięcy wypędzono na Syberię. A więc to już był pierwszy efekt działalności buntowników Nemroda, a wiadomo, to nie był Jeżow, tylko to był Stalin i tak dalej, tam ci wszyscy bolszewicy, buntownicy, to nie byli Rosjanie. Ktoś myśli, że ta, używa się słowa tacy bolszewicy, władza radziecka, to nie byli Rosjanie, to byli buntownicy Nemroda. To są ci sami, mniej więcej, którzy wystawili w Warszawie swoją wieżę, na pamiątkę, to jest pieczątka ich. I teraz tak, idziemy dalej. I teraz to z jednej strony, kiedy już ta władza była buntowników Nemroda w Rosji i ta władza funkcjonuje do dzisiaj. To się nic nie zmieniło. Nam się wydaje, że może Rosjanie tutaj po tym, po upadku ZSRR rządzą w Rosji. Nie, nie, żeby się ktoś nie pomylił. Mamy dalej. Teraz tak, teraz mamy tutaj, no, po pierwszej wojnie światowej powstaje Polska na skutek, ponieważ znalazło się trochę Polaków, którzy umieli, znaleźli się w odpowiednim czasie i miejscu, gdzie umieli znaleźć tą państwowość polską. A więc Polska znów się pojawia na mapie. Ale 17 września 1939 ta Polska przestała istnieć, bo była z dwóch stron, czyli granica jest między Niemcami a Związkiem Radzieckim. No i teraz co tutaj mamy takiego ciekawego? Dlaczego właśnie Niemcy? Niemcy i Rosja, czyli ta władza radziecka, byli finansowane ze źródła bankierów buntowników Nemroda. Buntownicy Nemroda finansowali hitleryzm i finansowali bolszewizm. Przecież cała Rosja radziecka to stanęła dzięki pomocy całego Zachodu, łącznie z Włochami na przykład. Była seria firm amerykańskich, niemieckich, wszystko to stawało. Na przykład Siemens postawił na nogi koleje żelazne w Związku Radzieckim. A więc widzimy, te potęgi militarne, one powstawały po to, żeby zgnieść państwo polskie. I wiadomo, że rozpoczęły się łącznie z władzą radziecką, tych buntowników Nemroda, likwidacja Polaków. Już nie mówię 37, później mamy Katyń. Ze strony, w tym momencie, kiedy przyjeżdżają inni buntownicy Nemroda, czyli ci pod płaszczykiem Niemców, żeby się ktoś nie pomylił, to nie są wcale, to co nam się mówi, że to Niemcy, to nie byli Niemcy tam na górze. To byli buntownicy Nemroda. Ci mniej więcej sami, co w Warszawie sobie wieże wystawili.
I teraz to wszystko miało na celu zlikwidować inteligencję polską. Wiadomo, inteligencja polska jest takim motorem napędowym narodu. A więc oni zawsze stoją z przodu, na przodzie, a więc ta inteligencja trzeba było wyrżnąć. I to robili właśnie buntownicy Nemroda w mundurach SS. Oni się głównie od tego zajmowali. Po części tej radzieckiej, tam też byli buntownicy Nemroda, oni wcale nie byli Rosjanami. Oni wyrzynali tą inteligencję, która się znalazła po 17 września, te tereny wschodnie Polski, te Kresy i tak dalej. I co tutaj jeszcze powiemy? I to była przyczyna, żeby znikła państwowość, ale niestety funkcjonował rząd na uchodźstwie, a więc to poczucie braku państwowości skutkowało zawsze różnymi powstaniami, dążeniami i tak dalej. A więc buntownicy Nemroda stwierdzili tak, zrobimy z narodem wybranym Boga, bo to jest wojna religijna. W rzeczywistości zrobimy tak, zostawimy im państwo, ale będziemy my rządzić nad Polakami. A Polacy mają się nie zorientować, że nad nimi są buntownicy Nemroda. I wszystko się zaczyna praktycznie od tej wieży Babel. Czyli ten konflikt religijny się przełożył na atak dwóch tych mocarstw ekonomicznych na Polskę. I chodziło o to, żeby wytrzeć tą Polskę nie tyle z mapy, co z władzy. Żeby Polak nie rządził Polakiem i tak jest, żeby nie było władzy polskiej. Jest władza. W tej chwili mamy tylko kogo przy władzy? To jest do dzisiaj. Dzisiaj mamy dalej buntowników Nemroda. Od 1945 roku mamy władzę buntowników Nemroda nad Polakami. I to jest jakby dalekosiężny plan walki z narodem wybranym. I tak to mniej więcej wygląda. Natomiast można powiedzieć, w telegraficznym skrócie to powiedziałem. Gdyby jeszcze były jakieś szczegóły, to tam się dopowie. Ale tutaj powiedziałem tą całą historię, tak jak to wygląda. I tutaj specjalnie używam słowa buntownicy Nemroda, ponieważ chcę zawsze nawiązać do tego, co powiedziałem wcześniej. A więc, żeby nie mówić na wprost, ponieważ zawsze się domyślicie wszyscy, drodzy Polacy, rodacy, Słowianie, o kogo chodzi. Tutaj ja nie muszę powtarzać za internetem. Będzie to nie. Ja tylko powiem to określenie. Buntownicy Nemroda. Czym są buntownicy Nemroda? Buntownicy Nemroda nie dostali przydziału ziemi. Oni nie mają ziemi. To, co tam się mówi, że oni tam niby... oni są jakby uzurpują sobie, że oni są narodem wybranym. Oni nie dostali przydziału ziemi. Oni nie dostali Euroazji. Oni do Euroazji musieli przyjść. Skąd? Z Babilonu. Mają nawet język, który jest językiem, dialektem języka aramejskiego. To jest język Babilonu, buntowników Nemroda. Bardzo proste. A teraz przedstawię tutaj grafikę, ponieważ mnie pytano, znaczy to jest mniej więcej geneza, dlaczego były wojny i tak dalej. Chodziło o zlikwidację władzy w Polsce. W tej chwili, jeszcze raz powtórzę, jest władza buntowników Nemroda, którzy sobie szczelili, powiedzmy, tą wieżę w telewizji, pieczątkę sobie odstawili. Tych pieczątek jest więcej, ale to już jest oddzielny temat. Po to, żeby właśnie nad Polakami już nie rządził żaden Polak. Tak, kiedyś byli królowie, byli książęta, żeby ta władza przestała istnieć. Pamiętajmy jeden z tego szczegółu. Pamiętajmy, że nawet byliśmy Królestwem Kongresowym, carowie, Polacy, Romanowowie to byli Polacy, już żeśmy się dowiedzieli, oni nie uprawiali, oni tylko zajęli teren, ale nie było wyrzynania. Wyrzynanie robili tylko buntownicy Nemroda. Ale niestety czas mija, powstaje w Polsce inteligencja, która ma własne zdanie, pojawia się coraz więcej Polaków, no i zaczynają się tego typu filmy, który jest w tej chwili przez Was oglądany i słuchany. Natomiast finansowanie tych dwóch potęg
Było z jednego źródła buntowników Nemroda. Dokładnie chodzi o rodzinę bankierów Rothschildów. Oni stawiali jednych i drugich, finansowali jednych i drugich. Dzisiaj na przykład Bank Centralny Rosji jest własnością Rothschildów. I teraz ktoś powiedział, no jak to? Przecież był Bank Centralny. Bank Centralny przecież Rosji powinien należeć do Rosji. Guzik, prawda, słuchajcie. Trzeba. Ktoś to w 1917 roku wyłożył 22 miliony ówczesnych dolarów, to przecież była jego własność. Cały Związek Radziecki, cała ta władza była przez niego kontrolowana, sterowana. I teraz trzeba te pieniądze w jakiś sposób, tą kontrolę zachować. A więc daje się tak zwaną pozorowaną demokrację. Trochę tamtych figurantów na stan stanowiska, ale ale co trzeba wziąć, żeby było twoje, tak dokładnie? Trzeba wziąć bank, ten centralny. Jak masz bank centralny, to zarządzasz całym państwem. I jaka to jest sprawa właśnie z tym bankiem? Kiedy próbował Putin zlikwidować, właśnie przejąć ten bank centralny, to co się stało? 300 osób zginęło, wysadzono budynki w jakimś mieście w Rosji, to była dość głośna sprawa, użyto 10 ton trotylu. Potrafili, powiedzmy, w ten sposób, jak go przestrzegli, nie dobiera się do naszego banku. I ja powiem tylko taką ciekawostkę z czasów, kiedy byłem w Moskwie przez 6 lat, właśnie w związku z tym finansowaniem. To mi Rosjanie powiedzieli w tamtych czasach, kiedy ja byłem, to było lata 80-86, i tam powiedziano coś takiego. Oni powiedzieli, słuchaj, widzisz te tutaj naprzeciwko Kremla, te takie łukowe okna i takie apartamenty. Nie, one tak nie pasują, widzisz? Zauważ, bo tutaj wszyscy tu mają jakieś mieszkania, tu jakieś są takie kwadratowe okna, takie łukowe okna naprzeciwko Kremla, czyli od strony ulicy Gorkiego. Jeżeli się nie mylę, to do dzisiaj istnieje, nikt tam tej architektury nie zmieniał. Mówi, tam mieszkali około 20 milionerów, tak mówili, i Rosjanie nazywali to przyjaciele Ameryki. Znaczy, przyjaciele z Ameryki. To byli tacy przyjaciele, że oni byli buntownikami Nemroda, bardzo bogatymi, a nadzorowali powstanie Związku Radzieckiego. Oni wszyscy wyjechali, bo to są informacje od Rosjan, oni wszyscy wyjechali przed wybuchem II wojny światowej, przed 1939 rokiem opuścili, czyli cała praca, ich praca, powiedzmy, finansowania, kontrolowania Związku Radzieckiego została zakończona, się wynieśli. Znaczy oni się krótko wynieśli, bo nie tylko opuścili miejsce, żeby po prostu wiedzieli, że będzie zadyma, no to po co się tutaj nie ten, po co już, powiedzmy, wszystko zostało dopracowane i tak dalej. Ale oni tam mieszkali. Dlaczego na przykład naprzeciwko Kremla? Na Kremlu była władza centralna. A więc trzeba było się jakoś kontaktować, to przecież nikt przez taki potężny plac nie będzie przechodził, nie? Bo tam przecież jest potężny plac między Kremlem a początku ulicy Gorkiego, a więc to jest potężny plac. Tam po prostu znajdują się podziemne tunele i tam ci milionerzy, buntownicy Nemroda, przychodzili do kolesiów, też buntowników Nemroda, i coś naradzali się. I były tajne narady, dopiero oni wychodzili i tak dalej, a później tylko się w telewizji tam, czy gdzieś tam, nie telewizja, wtedy jeszcze telewizji nie było, tylko po prostu obwieszczało się przez radio narodowi, że jest tak, że tak i tak dalej, i tak dalej. Natomiast po części niemieckiej w ciągu paru lat tam trzeba było wpompować tyle kasy i to też zrobili buntownicy Nemroda, wpompowali w innych buntowników Nemroda, a tacy prości Niemcy nie służyli tylko za narzędzi, by się powiedziało, że oni są, że będzie Rzesza miała 1000 lat i tak dalej, i tak dalej. Wmówiło się, bo byli specy od socjotechniki, tak jak Goebbels, no i produkowano czołgi, samoloty, wszystko tam, parę tego i zadyma była na obie strony. Jeszcze powiem tylko taką, a więc tak jak to wyglądało finansowanie źródło. Cel strategiczny, zlikwidować państwa narodowe i ich władzę. Państwem narodowym była Polska, że ta władza tak zwana sanacyjna, jaka była, nie była, ale ona przestała istnieć bezpowrotnie. I to był cel strategiczny. Dzisiaj nam zostaną tylko, powiedzmy, no, państwa, jakieś granice i tak dalej. Ale po prostu nad nami rządzą buntownicy Nemroda. Oni nie są Polakami. O, może tak. Czyli to taka generalna, taka
przeleciałem, powiedzmy, przewaliłem całą historię, ale powiem wam to jeszcze nie koniec. Coś miałem na końcu języka, ale mi to przeleciało, ale może jeszcze za chwilę przypomnę. Co jeszcze chcę tutaj powiedzieć? Tak, mamy tutaj Niemcy, tak? Dobra. Niemcy mamy, czytaj, Rosję mamy. Może w następnej części. Aha, w następnej części. Tak. Dobra, jak mi się skończyło, to dobra. To dziękujemy. Teraz dziękujemy, a w następnej części.